Agnieszka Grądkowska, dzień dobry. Witam mojego dzisiejszego gościa, pan Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Spotykamy się z wiadomego powodu. Jeszcze w czwartek sesja Rady Powiatu, rekordowa pod względem ilości spotkań chyba. Dyskusje, jak wiadomo, jedna strona stołu, druga strona stołu, a następnego dnia szok, zwołana konferencja prasowa przez starostę i sytuacja bezprecedensowa w całej Polsce. Starosta sam prosi, by ustanowić komisarza. No tak jak pani powiedziała, pierwszy raz też słyszę, nie wiem, czy takie wypadki były w Polsce, aby dokonać w sumie donosu na samego siebie, czy prosić o zawieszenie we własnej sprawie. No niespotykana historia. Starosta powołuje się na artykuł 84 ustawy o samorządzie powiatowym. Przytoczę. W razie nierokującej nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy powiatu. Czyli chodzi generalnie o to, że nie macie skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. Nic nie jest realizowane? No oczywiście, że nie. Realizowane jest wszystko w miarę normalnie. Znaczy ten przepis co jakby w swojej istocie jest taki dość nieprecyzyjny i daje takie pewne pole do interpretacji, ale jakby najważniejsze jest to, czy realizowane są zadania, które są powierzone dla organów powiatu. Moim odczuciu i moim mniemaniu powiat funkcjonuje normalnie i realizuje swoje zadania, więc ten wniosek czy wystąpienie pana starosty w mojej ocenie jest bezzasadne. A też jak idąc tutaj do studia też się zastanawiam, jak to przybliżyć mieszkańcom, żeby dało się to zrozumieć. Tak, żeby zwykły Kowalski to zrozumiał. O co to chodzi? Ja taki sobie przykład w głowie znalazłem, że wyobraźmy sobie małżeństwo, które ma dom. Ten dom wymaga remontu. Małżeństwu udaje się odłożyć pewną kwotę pieniędzy i trzeba przystąpić do remontu. Nie starczy na remont całego, trzeba wybrać albo kuchnię, albo łazienkę. Jeden małżonek chce wyremontować kuchnię, drugi chce remontować łazienkę. No trzeba wybrać, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. W jednej chwili jeden z małżonków mówi, ja się z tobą nie jestem w stanie dogadać, musimy się rozwieść, ty wyprowadź się do swojej matki, ja się wyprowadzę do swojej matki, a klucz od domu oddajmy sąsiadowi, dajmy mu pieniądze, on wyremontuje za nas nasz dom. No tak się nie robi w życiu i tak też nie robi się w samorządzie. Podstawą jest próba dogadania się, znalezienia kompromisu i mimo, że spór jest wpisany jakby w istotę demokracji, jest czymś nieodłącznym nawet wręcz, więc nie jest to powód, aby się obrażać, aby pisać donosy, aby szukać rozwiązań niedemokratycznych, tak? Tylko w pierwszej kolejności trzeba szukać porozumienia. No właśnie, wspomniał pan o demokracji. W demokracji jest tak, że rządzi większość. Wy macie większość w tej Radzie. Czy pana zdaniem chodzi o to, że nie realizujecie zadań, które chciałby zarząd przeforsować? No na pewno w części tak. W demokracji rządzi większość, ale to też w określonych regułach. To nie to jest, że samowładztwo, tylko to są określone normy, w których trzeba się zmieścić. Tutaj jest chyba problem po stronie zarządu i pana starosty, że jako mniejszość nie są w stanie zaakceptować tego, że większość ma swoje pomysły, ma możliwości przeforsowania, prowadzenia pewnych rozwiązań i nie ma tej akceptacji ze strony starosty i zarządu. I w tym chyba tkwi ten problem w naszej sytuacji. To jest właśnie też specyficzne, że wniosek do wojewody składa mniejszość. I teraz tak patrząc na inne sytuacje, czy idąc tym tokiem rozumienia w każdej gminie, w każdym powiecie, ta mniejszość, która się nie może porozumieć z większością, będzie też występowała do pani premier, do wojewodów o wnioski o zawieszenie organów. No nie na tym polega demokracja. Mieszkańcy, wyborcy zdecydowali, powierzyli na okres kadencji władzę określonym osobom, ugrupowaniom, aby one realizowały te zadania, które są powierzone samorządom. To jest takie dość oczywiste i próba obejścia tego i szukanie rozwiązań jakichś alternatywnych dla mnie nie do pojęcia. Zapewne każdy teraz się zastanawia, oglądając nas, dlaczego Rada nie zostanie rozwiązana, dlaczego starosta nie podał się do dymisji. No to już pytanie do starosty, czemu wybrał taką drogę, a nie stwierdzili, inną. Że chcą uchronić powiat przed wami, tak naprawdę. Znaczy nie, to nie wiem, nie rozumiem, ale w
wczytując się już w same wystąpienie pana starosty do wojewody, ono liczy prawie 30 stron, ale 90% pewnie z objętości to jest historia, to jest roztrząsanie wszystkich rzeczy, które miały miejsce przez ostatnie 2 lata i szukanie praktycznie za każdym swoim niepowodzeniem gdzieś z tyłu burmistrza miasta Kętrzyn, który stoi za wszystkim i steruje z radnymi, celowo starając się uniemożliwić realizację zadań przez powiat. To troszkę paranoiczne, troszkę smutne, dla mnie też po prostu nie do pojęcia. Bo w tym wystąpieniu pana starosty naprawdę niewiele znalazłem rzeczy odnośnie bieżącej sytuacji powiatu. Teraz jest na chwilę obecną, de facto tylko się spieramy o pewne kwestie budżetowe. Czy pan starosta uparcie twierdzi, że budżetu nie ma i tu wprowadza opinię publiczną w błąd? Właśnie jak to jest z tym budżetem? Budżet został uchwalony 18 stycznia. Od tego czasu jest budżet, tak? Do tego budżetu były różne uwagi formalne ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, zalecenia pewnych rzeczy do poprawienia w tym budżecie i sukcesywnie te rzeczy są poprawiane przez Radę. Nie jest ich, a Bóg wie ile, to są jakieś subtelne różnice. Najbardziej pana starosty chyba boli to, że w tym budżecie znalazły się rzeczy zaproponowane przez radnych. Remonty dróg, które nie wyszły ze strony zarządu, choćby remont ulicy Górnej w Kętrzynie, tak, czy kilka innych dróg na terenie powiatu, a zarząd uparcie stoi, że ważniejsze chyba jest dla nich remont tego basenu za 12 milionów niż tych dróg. I my się w sumie na teraz spieramy się, czy większość chce robić drogi, czy z pan starosta i zarząd remontować basen. I spór na tej linii bardziej jest aktualny niż te wszystkie kwestie, które są tam poruszane z historii 2 ostatnich lat samorządu powiatowego. Logicznie myśląc, z mojego punktu widzenia, zostaliście państwo wybrani w wyborach demokratycznych przez mieszkańców powiatu. Oni was desygnowali do tego, abyście decydowali, na co idą ich pieniądze. Jeżeli wasze decyzje nie spodobają się mieszkańcom powiatu, będą woli basen, mają takie prawo. Przy następnych wyborach zostaniecie dokładnie wszyscy rozliczeni. Na tym polega demokracja. Więc po co ściągać komisarza? Nie rozumiem. Naprawdę dla mnie to jest niepojęte. Bo ja rozumiem, że już w Radzie Powiatu był taki impas, nastąpił, że nie szło się między wami dogadać, porozumieć. My jesteśmy podzieleni na dwie grupy, tak? Jest mniejszościowa grupa starosty, licząca 8 osób, tak? Z czego 4 osoby są w zarządzie. Pozostałe osoby, licząc pana Andrzeja Sobczaka, są powiązane również tutaj poprzez swoje zajmowane funkcje dość ściśle z panem starostą. Jest większość radnych, 11, którzy mają pewne odmienne postrzeganie niektórych rzeczy, nie wszystkich. I ten spór jest na temat niektórych rzeczy, a nie wszystkich. Tak jak już było pani wspomniała na początku, to bodajże była 48 sesja Rady Powiatu. Przez ten czas my podjęliśmy ponad 360 uchwał, z czego dosłownie kilka, nie powiem już, czy 5, czy 7 zostało uchylone przez nadzór wojewody, czy też Regionalną Izbę Obrachunkową, czy to jest jakiś tam promil, a w większości uchwał my nawet głosujemy jednogłośnie. Więc to nie to, że my jesteśmy wszystko na nie i torpedujemy wszystkie działania starosty. Tam, gdzie uważamy, że starosta się myli, to my mówimy, panie starosto, pan się myli. My uważamy, że trzeba to zrobić inaczej, trzeba wydać mniej pieniędzy może na promocję, może mniej pieniędzy na jakiś zakup różnych usług, które państwo byście chcieli, aż zróbmy za to jakąś choćby drogę, tak? I to, że ten spór jest, on będzie i na tym to polega. Szukajmy najlepszych rozwiązań. Spór jest zawsze w polityce, chyba to jest jej piękno. No, niektórzy lubią, niektórzy nienawidzą polityki i tych dyskusji, ale no poprzez dyskusję musimy znajdować te najlepsze rozwiązania. No inaczej się nie da. Nie ma ktoś tu z wyłączności na nieomylność i na jedną objawioną prawdę. Na pewno nie jest to ani pan starosta, ani też czy ja, czy każdy, żaden z nas tutaj radnych. Musimy wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Co teraz? Wniosek został złożony. Czekamy na decyzję wojewody. No, teraz pan wojewoda, jak rozumiem, zapozna się z tym wystąpieniem. Ma możliwość tutaj, tak jak jest w ustawie to wskazane, skonkretyzować te zarzuty względem organów, jeśli takowe są. Ścieżka w ustawie jest określona, jest możliwość też później zaskarżenia tego do sądu.
na pewno niepotrzebne zamieszanie się stawiające w złym świetle nas jako powiat. Ja myślę, że to jeszcze sprawa się może rozjeść na całą Polskę. Nie wiemy, jak się odnieść, co nastąpi, ponieważ ta sytuacja nigdy nie miała miejsca. Natomiast czy Rada się może spotykać w tej chwili? Oczywiście, tak. Tutaj nic ten wniosek nie spowodował. Sprawa się toczy, wy możecie się spotykać. Wręcz nawet powiem, że to jest niespotykane z tego właśnie natury, że zarząd sam wystąpił do wojewody. Tak? Zazwyczaj to właśnie organy nadzoru, widząc, że na przykład nie wiem, Rada Powiatu nie spotyka się od kilku miesięcy, tak? Nie realizuje swoich obowiązków, tak? Czy też zarząd niewłaściwie realizuje budżet. No jakieś takie rzeczy naprawdę powodujące paraliż albo powodujących zaprzestanie działalności powiatów. Wtedy ten organ nadzoru same z siebie wstępują z tą kontrolą i z nadzorem. To, że ta inicjatywa oddolna rzadko spotykana na pewno. Czyli Pana zdaniem powiat działa? Oczywiście, tak. Nie działa tak, Pana zdaniem, jak chciałby zarząd? Na pewno. Zarząd ma budżet, ma określone pieniądze, określone zadania, powinien je realizować. Od jego chcieństwa na dobrą sprawę zależy to, jakiej jakości będzie wykonanie tych zadań. Rada, ze swojej strony pomogę tutaj za Radę się wypowiadać, realizuje swój program pracy, podejmuje uchwały, spotyka się dość często. Nie widzę żadnych powodów, aby stwierdzić, że Rada narusza prawo, czy też powoduje jakiś impas, paraliż w działalności powiatu. Na pewno nie ze strony Rady. Jeżeli powiat kętrzyński będzie miał komisarza, domyślamy się, że wtedy rządziło będzie Prawo i Sprawiedliwość do kolejnych wyborów, bo jeszcze trochę do nich zostało. Jak Pan to widzi, jeżeli w Kętrzynie będzie komisarz? Jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało? Ciężko powiedzieć, to jest tak jak to gdybanie. Mamy przykład w Olecku, gdzie komisarz po paru dniach. Na chwilę pobył, okazało się, że ma jakieś zarzuty i musi się z nich tłumaczyć. No, my w Kętrzynie mamy osobę, która ma doświadczenie w byciu komisarzem dwukrotnie. Czy chciałaby być trzeci raz, nie wiem. Na pewno wprowadzenie komisarza jest jakąś ostatecznością. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na tym skorzystał. A na pewno nie powiat, nie mieszkańcy. A jeżeli by już miał być, kogo Pan by widział na tym stanowisku? Nie mi ocenię, to jest decyzja Pani Premier. Wybierze, mam nadzieję, najlepszego według jej uznania. Domyślam się, że nie będzie to prędko, trochę to jeszcze potrwa. Na pewno to dopiero ten pierwszy krok jest pewnym rozpoczęciem procesu w tej sprawie. Jak długo to może trwać, też ciężko powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że mieszkańcom powiatu trochę przybliżyliśmy całą istotę problemu. Mam nadzieję, że chociaż troszkę te osoby, które są zainteresowane tym życiem samorządowym, na pewno bacznie śledzą rozwój tej sytuacji. Mam nadzieję, że wszystkim stronom zależy na dobru właśnie powiatu, właśnie wszystkich naszych mieszkańców, a nie partykularne interesy, jakieś stołki, jakieś dziwne układanki, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia.